Halo, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie. A to jest kolejny odcinek z serii Gramy w Robloxa. Dzisiaj z nami jest Skowronek. Cześć, Skowronek. Witam bardzo serdecznie. Dobra, jesteśmy dzisiaj na mapie Robowling, czyli po prostu będziemy sobie grać w kręgle na Robloxie. Dokładnie. Będziemy grać w kręgle. Jestem wraz z Mariuszem bardzo podekscytowany co do gry. Dobra, tutaj sobie jeszcze tylko wyreguluję głośno. Dobra. Dobra, tutaj mamy, że tak powiem, kasę, że możemy. Dobra, click I'm looking to play against others. Invite friends. Dobra. Ja już ciebie tutaj zapraszam. Okej. Zaakceptuj. Dobra, to akceptuję. Dobra, mam ciebie już zaakceptowanego. Dobra, i play. Dobra. Dobra, zobaczymy, kto będzie lepszy. O, mi się wydaje, że będziesz ty lepszy, ponieważ grasz tu dłużej ode mnie. No dokładnie. Także zobaczymy, jak się potoczą losy. Dokładnie, ale myślę, że nam. Tego gościa chyba kojarzę, ja z nim chyba grałem wczoraj. Tak? Co to za gościu? A nie wiem. Ale dobra, nieważne. Dobra, mój ruch. Powodzenia. Ajdź. Ile ci zostało? 5. 5 zbiłem, 5 zostało. Tak. Czekaj, zoom pins, żeby mi po prostu powiększyło widok na właśnie na te piny. Oczywiście też w miarę dosłownie sobie, wiesz, ajdź. Siłę. 4. Dobra, mili. Twoja kolej. Dobrze, postaram się to zrobić za pierwszym razem, ale nie wiem, czy mi się uda. W sensie, czasami jest tak, że to jest jak po prostu jedna wielka loteria, co nie, że raczej się powiedzie, raz nie. Get noob. Czekaj, tutaj się trzeba odpowiednio ustawić, aby dobrze sobie tutaj namierzyć tak. I potem rzucić. I też odpowiednią mocność rzutu też trzeba ustawić, nie? O, została jedna bila. I chyba mi lepiej poszło od ciebie. Ale bile to masz tego, no, w bilardzie, nie? Tak. Mi się zawsze myliło, co nie? W sumie. Brawo. Nice spare. Ogólnie, jak się to tak w praktyce nazywa? Bo wiem, że ja na to źle mówię, co nie? Nie powinienem na to mówić Billa, ale właśnie szukam jakiegoś zamiennika na to, ale nie znam po prostu. Ogólnie z angielskiego to się nazywa pin. Czyli po pin. Prostu zbijesz te piny, tak? No. Jest. Wiesz co, nie jest tak źle. Obawiam się, że będzie gorzej. Dobra, mam nadzieję, że teraz będę miał strajka. Oby. Jak myślisz? Myślę, że ci się uda, ale musisz się skoncentrować i się postarać. Oj. Kurczę. Zdarza się. Ale gość koło nas dostał strajka. O. On gra chyba w pojedynkę, czy nie? Tak. No cóż, nie udało mi się tamtego trzeciego zbić. O, ciekawe jak mi pójdzie. Takie zjawisko się nazywa się splitem. Dokładnie, grałem kiedyś w kręgle oraz zapoznałem się z tą nazwą. A wiesz co, pocieszające jest to, że kręgle w Robloxie mi lepiej idą niż w rzeczywistości. Aha. No spoko. Dobra, została jedna.
Na razie ciągle. 35 do 46, czyli niestety prowadzisz. Tak. Tam o 11, ale zawsze możesz wyrównać jeszcze wynik. Musisz się postarać. Noż! Ach, stara się. Ciekawe, jak mi pójdzie. Aj. Really? Na twoją niekorzyść, to na moją korzyść. Uwaga. Teraz możliwe, że będzie strajk. Aczkolwiek bardzo na to liczę. Uwaga. Lecim. O, jest, tak jak powiedziałem. Jest No strajk. Wyspa. nie! Haha. Widzisz, przewidziałem to. To się nazywa moc słowa. Moc słowa. Ty podejdź na chwileczkę tutaj. Oczywiście. Ale tutaj, tak bliżej tutaj, nie? Bliżej tutaj. Mogę. Widzisz to, co ja? Że parę pinów leży. No właśnie widzę. XD. Oraz trochę mnie to dziwi. To jest właśnie bug tej gry. No, ale czy ten bug wpływa na wynik? Wpłynie. O, już jest. Boże, czemu ja... Teraz nie trafię normalnie. Podobnie jak ja. Ale ci powiem tak, że czasami to jest jedna wielka loteria, jak ci pójdzie, co nie? W sumie racja. Dobra, moja kolej. Obym nie zastał tego baga, jak ty poprzednio. Nie, akurat się zaraz ustawiłem normalnie. O nie! Ach, udało się, Jezu. Już się bałem. Jeśli teraz nie będę miał strajka, to normalnie wydam taki głos jak John Roblox. Chyba wiesz jaki. No. Wyobrażam sobie. To jest taki raid goryla w klatce. Boże. Boże. Wiesz co, mało kto tak się rage'uje. Nigdy nie słyszałem u nikogo rage'a na miarę goryla. Boże, nie zbiłem wszystkich. Zaraz się, nie? Ale uwaga, ciekawe jak będzie w moim przypadku. Ale coś czuję, że będzie klapa. Tak mówię specjalnie, żeby zapeszyć i żeby ci dać fory. Ach, nie będzie dobrze. Nie wyczułem sobie momentu. Dobra, to pora wbić dwa pozostałe. Boga? Będzie. No. Teraz twoja kolej. Tak, wiem. Ktoś wbił strajka. Świętują mu to. No, WTF. Ja tam mogło być gorzej. Tam dwie teraz uda ci się wbić, mi się wydaje. No, tak jak mówiłem.
No to lecimy. Będzie strajk. Ojeju, nie, serio. Chciałbyś. No, bardzo bym chciał. Ale w sumie jakoś mi na tym nie zależy. Dobra, pełna moc i... No nie wiesz, no serio. No nie. Wiesz co, podoba mi się soundtrack w tej grze. Taka bardzo przyjemna muzyka, taka elektro. A Ja wiesz... wyłączyłem muzykę w grze ze względu, żeby nie było jakiegoś, wiesz, Graj to. strajka odnośnie praw autorskich. Czasami się zdarza. Miałem właśnie kilka razy roszczenia. Znaczy nie, jak prowadziłem live rzecz na YouTubie i to mi wykrywało po prostu przez system Content ID. No. Głównie jak się grało w Epic Mini Games. Ja w sumie dziwne, ponieważ większość muzyk w Epic Mini Games jest brana od No Copyright Sans, co nie? No tak. Też pewnie jest tam kilka wyjątków, które właśnie mogą mieć nałożone prawa autorskie oraz po prostu być podatne na, no, na przyjmowanie praw autorskich. No, wszystko jest możliwe. Dokładnie. Czemu ja jeszcze nie miałem żadnego strajka? Oczywiście tutaj w grze. Tabela wyników tak się prezentuje w tym momencie. Ja miałem raz. Po prostu musisz właśnie zwrócić uwagę podczas rzucania bilą, aby ten wskaźnik dobiegł tam do końca, co nie do tej. Boże, ja ci dam bilą zaraz. Rzucasz kulą do kręgli, a nie bilą. Boże, co ty masz z tą bilą? Nie Ej, wiem. ale w sumie kiedyś była taka sieć sklepów jak Billa. No. I jest, ale tylko w Czechach teraz i na Słowacji. Nie znam tej sieci. Pierwszy raz słyszę. No. Będziesz kiedyś w Czechach, to będziesz musiał pójść do Billi. No tam byłem już parę razy w Czechach, no i wciąż nie słyszałem o czymś takim. Jest taka sieć sklepów. To może jak się kiedyś wybiorę tam? Wiesz co, jeżeli znajdę, no to ci aż dam znać. Jest strajk! Brawo, Mariusz, piątka. Dawaj, dawaj piątkę. Czekaj. Okej. Nice Kropka. bro. Yeah. Lecisz. Zostało ci 20 punktów do mnie. Chyba tych 20 punktów nie zdobędę. I tak nie zdobędę. No to partyjkę wygra gość twojego filmu. Zobaczymy zaraz, co wyniknie. Nice spare. Wiele nieoczekiwanego może się jeszcze stać. Dobra, lecisz. Oczywiście. No nie no, przegrałem, definitywnie. Uwaga, czy teraz będzie pora na zawrót akcji, czy uda mi się wbić strike? Uwaga. Oh no. 8 bili zostało strąconych, ale mam jeszcze drugą szansę. Znowu powiedziałeś Billa. Tak. Nauczyłem się tak mówić. Sorry. Lol WTF. No i pum, dziesiątka. Zbita.
nie jest tak trudne. Nie jest tak trudne, jak wiesz, jak po prostu masz wyczucie co do rzucania tą bilą oraz po prostu, no, wiesz w którym momencie Dobra, puścić, ostatni rzut nie? masz. Ostatni rzut masz. Ja? 118 do 148. Okej. Dobra, no to pora ostatniego rzutu nie spieprzyć. Uwaga. Ach. No średnio bym powiedział. Niby została no, tylko ale i jedna tak bila, ale... I tak wygrałeś. Niby wygrałem, ale no jednak wiesz. No, i czułem największe 24 fireballki. Końcy. Dobrze, w takim razie, słuchajcie, graliśmy sobie w kręgle na Robloxie. Także dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, a naszym gościem był właśnie Skowronek. Do zobaczenia wszystkim. No, to trzymajcie się, cześć. Pa, pa.